Keep It Cool Man to dzieło polskiego studia Cyber Evolve Studios i na Steam pojawiło się 28 lipca tego roku. Gra jest w pełni darmowa, tak więc każdy z Was może ją pobrać i sprawdzić samemu. Cyber Evolve Studios to małe, czteroosobowe polskie studio założone w 2017 roku. Ma ono na koncie kilka pomniejszych tytułów, jednak na Steam jest to pierwsza gra, która została w ten sposób publicznie wydana. Gra liczy łącznie 28 poziomów, przy czym są one randomizowane, tak więc każdy poziom można rozegrać nieco inaczej, ponieważ przeciwnicy w inny sposób będą nas atakować. O czym jest ta gra? O pisaniu. Jeżeli lubiłeś się gry pokroju Epistory, czy też podobne tytuły, w których to musiałeś sprawdzić swoje zdolności szybkiej obsługi klawiatury, to ten tytuł może przypaść ci do gustu. Co prawda przytoczony tutaj tytuł pokroju Epistory nie do końca oddaje naturę rozgrywki, ponieważ tu nie wpisujemy słów, zaś po prostu odpowiednie litery. Graficznie tytuł jest dosyć ubogi, aczkolwiek czego wymagać od tytułu, w którym trzeba tylko klepać w klawisze. Dźwiękowo podobnie, aczkolwiek ścieżka muzyczna, która tutaj przegrywa w tle, nie przeszkadza w rozgrywce, tak więc można jej posłuchać nieco dłużej. Zasada rozgrywki jest dosyć prosta. Fabuła gry mówi o tym, iż Ziemię atakują kosmici, a przyjęta przez nich forma ataku to przegrzanie naszej niebieskiej planety, by tym samym nas unicestwić. A zatem klawiatura w dłoń i stawaj do boju. Naszym zadaniem jako gracza będzie wciśnięcie danej litery w odpowiednim momencie, by tym samym zniszczyć wrogi statek. Zasięg ziemskiej obrony jest ograniczony, więc trzeba wyczekać odpowiedniej chwili, by wróg znalazł się najpierw w wyznaczonym polu rażenia. Jeśli natomiast nie zdążymy i wrogi pojazd dotrze do naszej planety, lub też pomylimy się i wciśniemy nieprawidłowy klawisz, to spowoduje zwiększenie temperatury o 1 stopień. W przypadku osiągnięcia 50 stopni Celsjusza niestety przegrywamy. Niektórzy z przeciwników są nieco silniejsi i przepuszczenie takiego wroga spowoduje odniesienie przez nas większych strat. Sama rozgrywka, choć wydaje się dosyć prosta, to jednak wcale taką nie jest. Akcja dziejąca się na ekranie jest dosyć dynamiczna i nieprzewidywalna. Wrogowie poruszają się dosyć szybko i taka też musi być nasza reakcja, ponieważ ci niekiedy są w stanie wlecieć w zasięg naszej obrony planetarnej, po czym sekundę później zmienić nieco kierunek i wylecieć poza, co też spowoduje, że popełnimy błąd i za co też poniesiemy karę. Dodatkowo niektóre z nich nadatują w grupie, czy też obracają się, co powoduje, że trudność rozpoznania na czas tej litery nieco wzrasta. Trzeba szybko reagować, a szybkie palce i znajomość rozmieszczenia klawiszy to podstawa przetrwania. Gra podzielona jest na poszczególne poziomy, a tutaj pomiędzy nimi mamy takie, można powiedzieć, że niby animowane przerywniki, w trakcie których zapoznajemy się z fabułą, czyli historią gry. Rozgrywka jest angażująca, jednak jak już wspomniałem, jest także dosyć trudna. Jednakże jeśli przegramy i nie uda nam się przejść danego poziomu, to nic straconego. Ilość powtórek jest nielimitowana, więc można próbować do skutku. Sprawę ułatwia też rozmieszczenie przez autorów pomocniczego rysunku z obłożeniem klawiatury, gdzie podświetlone są te litery, które będą używane w danym poziomie. Pomoże to osobom z mniejszym obeznaniem klawiatury, by szybko rozeznać się, jak daleko znajduje się poszukiwany przez nas klawisz. Moja ocena? Myślę, że jest to taki średniak 5 na 10, aczkolwiek grywalny. Według mnie poziom trudności w grze jest nieco zbytnio wywindowany i skłaniałbym się raczej ku większej konfigurowalności gry, by można ją, dajmy na to, podzielić na poziomy trudności i tym samym nieco uprościć rozgrywkę, ponieważ, nie oszukujmy się, nie każdy jest wirtuozem klawiatury. Ja, choć piszę dosyć szybko, to tutaj, jak się okazuje, gra nauczyła mnie jednak pokory, ponieważ bardzo często się myliłem, co też prowadziło do przegranej niekiedy, właśnie wskutek poczynionych przeze mnie pomyłek. Wydaje mi się, że gra też powinna w jakiś sposób bardziej premiować wciśnięcie prawidłowych literek i mniej karać gracza za popełnione przez niego pomyłki. Tytuł na chwilę obecną posiada jedynie angielską wersję językową i nie jest wiadome, czy pojawi się wersja polska. Tak więc mamy polską grę, no niestety po angielsku.
Tak więc zapraszam do spróbowania. Przypominam, że tytuł jest w pełni darmowy, tak więc nic nie kosztuje, można spróbować i też napiszcie w komentarzach, czy gra Wam się podobała. Jeśli chodzi o cenę gry, to ta jest darmowa, tak więc zachęcam Was do wypróbowania tej gry samemu. Gra polska, polski deweloper, można spróbować. Jeśli chodzi o recenzję, to obecnie jest tu jedynie 4 recenzje, tak więc jeszcze trzeba chwilę poczekać, by gracze pograli i tutaj więcej powiedzieli nam na temat ich wrażeń. Jeśli chodzi o już istniejące recenzje, to tutaj w większości przypadków są pozytywne, aczkolwiek te osoby grały dosyć mało. W przypadku instalacji do pobrania będziemy mieć 66 MB, co przełoży się na 130 MB na dysku. Jeśli chodzi o język polski, to jest on obecnie niedostępny i nie jest mi też wiadome, czy będzie finalnie dodany. Natomiast nie ma tej ikonek, nie ma tutaj te na chwilę obecną, natomiast są osiągnięcia Steam i te tutaj w ilości 10 można zdobyć. Niestety na chwilę obecną Steam Charts ma jeszcze nazbyt mało informacji, by coś powiedzieć na temat ilości graczy, którzy w tą grę pocinają. Tak więc to tyle odnośnie tego tytułu. Jeśli chodzi o aktualizację czy też pracę autorów, to powiem, że tutaj grę dostałem jeszcze przed tym, nim została wydana i widzę, że jednak pracują nad tym tytułem, ponieważ pojawił się ten voice acting, czyli tekst, który jest umiejscowiony w grze, jak i też tutaj kilka zmian takich nieznacznych, ale jednak nastąpiło i nawet dzisiaj też widziałem, że jest jakaś aktualizacja, tak więc nie porzucają swojego dziecka i nadal tytuł rozwijają. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. pod adresem jakżebyinaczej.hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do grona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie zapraszam także do swojej grupy Steam Widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.